Cześć, witajcie. Na wstępie przepraszam za brak dźwięku silnika, ale niestety zmuszony jestem się nakombinować, żeby otworzyć wam tę powtórkę, bo mikrołatka z Waffentragerem wywaliła replaye oczywiście wcześniejsze, a będę chciał jeszcze na przykład materiał o UDES-ie 03 nagrać, w którym to z mojej powtórki bym chciał skorzystać. Niestety próbowałem, cofałem, przy cofaniu replaya wywala w ogóle całego klienta, więc jest... Jest super jak zawsze, jeśli chodzi o pracę na replayach. No ale dawno nie wrzucałem waszych bitew. Chciałem też pokazać, że jak macie ochotę, to możecie mi wysyłać bitwy na skrzynkę mailową. Jeżeli będę miał czas, to zerknę do niej i być może coś na kanał wrzucę, ale nie ma gwarancji też, nie? Bo czasami są inne rzeczy na głowie, więc jeżeli nie wrzucę jakiejś waszej bitwy, to się nie obrażajcie, a jeżeli ta bitwa, którą wrzucę, była na innych kanałach, no to też może się zdarzyć, bo nie śledzę wszystkiego na bieżąco. Poza tym uważam też, że każda osoba, która nagrywa powtórki złota, ma swój styl komentowania i można obejrzeć tą samą bitwę z różnym komentarzem i coś dla siebie wyłapać. Nie ma dźwięku silnika, ale jest dźwięk, są dźwięki inne, to jest ważne. Dzisiejszym bohaterem jest El Cojito z klanu Knaga. Dostałem tę powtóreczkę podczas streama mojego na Twitchu. Zapraszam na swój profil na Twitchu. W opisie oczywiście filmów macie link do mojego profilu. Tam T29, bardzo, bardzo potężna maszyna. Maszyna, która też dostała niedawno, znaczy już nie tak niedawno, ale jakiś czas temu dostała nerfa. Ale dzisiaj jak zobaczycie, to bardzo dużo osób właśnie obecnie gra z działem, którym gra nasz dzisiejszy bohater, czyli z mniejszą alfą, alfą 240. I używa się wtedy przy tej konfiguracji dużo więcej amunicji premium, ale mimo że macie mniejszą alfę, to macie bardzo dobry DPM. A nie oszukujmy się, ta alfa na siódmym tierze nie jest tragiczna. Gdyby to była ósemka, no to byłaby inna gadka, ale na siódmym tierze 240 jest jak najbardziej okej. Dodatkowo też losowanie naszego dzisiejszego bohatera było bardzo dobre, bo mamy tutaj losowanie na topkę z szóstkami i tylko jedną artą. 2 do 3, mapa to fiordy, kap zachodni, jeśli chodzi o start naszego bohatera. Oczywiście przyjechał w sektor mapy, gdzie pojazdy wieżowe czują się jak ryba w wodzie. No ale jednak tutaj musi troszkę dalej wyjeżdżać, bo przeciwnicy nie są aż tak chętni do wyjazdu. Rozjazd jaki jest, widzicie, wrogi T29 wjechał bliżej właśnie jeziorka. Jeśli chodzi o wyposażenie, to chyba wspomniałem, tutaj były dwa zestawy, których pewnie nie widzieliście, oba to różowe, ale w tej bitwie jest grana stabilizacja, turbo i dosyłacz, o ile dobrze pamiętam. Pociski podstawowe mają tej peny... Ile? 135? 160, przepraszam, tak jest. Za to goldowe widzimy tutaj jest 1066 metrów na sekundę, dużo większa penetracja, więc i tak się dziwię, że bohater wozi pociski zwykłe. Chociaż z drugiej strony przy takiej konfiguracji, przy tym line-upie, to tutaj też na apekach często swoje podziałać można. Nie głupi pomysł, żeby tą kawę trójkę próbować na sajdzie dobić z burzaków. Ładnie udało się to zrobić, ostatnim burzakiem. 3000 uszkodzeń zrobionych, 47 asysty, 5 do 7. Widzimy Krokodyla. Wiem, że podczas wakacji te trzy czołgi, tak naprawdę reskiny drzewkowych pojazdów z przepustki bitewnej w grze się pojawiły. Ja jeszcze tym nie grałem. Mam naprawdę spory zapas już czołgów do ogrywania, a cały czas dochodzą nowe, plus doszła jeszcze nowa linia, więc no ja co robić w wocie jak najbardziej mam. I mieć będę, bo jeszcze przecież ulepszenia polowe na 10 tierach też niepokończone. 7 do 9, górna część mapy, czyli część północna, jak widzicie, puszuje w stronę naszej bazy, więc tutaj El Cojito podejmuje dobrą decyzję, żeby się wrócić. Nie lubię niestety tego, że no, nie ma dźwięku silnika, ale nic nie poradzę. I tak ściągałem tą niemiecką wersję, o ile się nie mylę, niemiecką wersję, tak? Niemiecka jest? No tutaj jest po angielsku, ale no od old school'a ściągałem wersję, bo niestety no mikrołatki były, są i będą przeciwnikiem osób, które bazują na powtórkach złota, bo ile kiedy jest aktualizacja duża, to wiemy, że to, kiedy ona nastąpi, można się w jakiś sposób do tego przygotować, natomiast z mikrołatkami jest ten problem, że czasami one nie powodują żadnego problemu w replayach, a raz na jakiś czas spowodują, że tej powtórki już normalnie nie otworzycie. Chciałem też tą T29 na kanale pokazać.
No bo T29 jest jedną z takich ikonicznych siódemek, którą zawsze się polecało, że to jest bardzo, bardzo dobra maszyna. Jak ktoś zaczynał WOTA, to jednym z takich czołgów, które się mówiło, zrób T29, będzie dobrze, tak? Zwłaszcza, jeżeli już się człowiek nauczy, żeby chować kadłub, to T29 naprawdę sporo wybaczał i potrafił przy odpowiednim losowaniu dać robotę. Tutaj taka drobna uwaga, bo El Cojito strzelił w domek, nie wiedząc, czy on jest zniszczalny, czy jest niezniszczalny. Ja też czasami tak robię, jak nie jestem pewien, ale macie, moi drodzy, gdzie tu mam plus? Macie na minimapie oznaczone, jak popatrzycie sobie na minimapę, to przeszkody oznaczone na minimapie na czarno, one są niezniszczalne. Tego nie zepsujecie swoją pestką, więc na tym, z tego też czasami można skorzystać. Ale ja mam świadomość, też się o tym zapomina, a jeżeli jeszcze też gram jakimś pojazdem, który ma dużo amunicji i szybko ładuje, to tak po prostu się strzela na zasadzie, a może zniszczę, no bo nie musimy pamiętać, który domek, który płotek, które wszystko, który kamień, to jest zniszczalne na każdej mapie bądź nie, jeżeli nie gramy w tę grę 7 dni w tygodniu po 20 godzin na dobę. 10 do 11. A tutaj ucieszyłem się właśnie, że też jest to powtórka na tym dziale, na którym gra się raczej obecnie. Oczywiście dalej zdarzają się te 29 na tym większym dziale, ale jeżeli chcecie być bardziej skuteczni, jeżeli się chcecie bardziej tym pojazdem pobawić, to spróbujcie sobie właśnie taką konfigurację. 10 do 11, cały czas 3000 uszkodzeń, tutaj mamy teraz pewien zastój, jeśli chodzi o rozrywkę. O rozrywkę i o rozgrywkę. Akurat decyzja o powrocie do bazy jest zawsze dobra w takiej sytuacji, bo nigdy nie wiadomo, czy nasi przeciwnicy nie puszczą naszych obrońców i momentalnie nas nie skapują. No a teraz jest też taki moment, w którym to po pierwsze przegrywamy hapekowo, po drugie przegrywamy, jeśli chodzi o lufy, a do tego przeciwnik ma bardzo dużo TD-ków, więc jeżeli my byśmy chcieli jakoś mocno puszować, no to jest szansa, że wyjedziemy i sami się podamy tym TD-kom na tacy. To oni, mając przewagę, teoretycznie powinni zaatakować. Dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że w praktyce, jeżeli sobie gracie w WOTA na co dzień, to wiecie, że gracze w trójkątach, no są tacy niektórzy gracze w trójkątach, co jak zapuszczą korzenie, to już się ruszać nie chcą. No ale widzimy Govika, który jest na zakręcie, co z nami będzie, kiedy spotkamy się na zakręcie, jest akurat graczem, który się postanowił ruszyć. Tą siódemkę polską tego TD-ka wspominam dość przyjemnie z perspektywy czasu. Przypominam, że o każdym polskim TD-ku, który do tej pory był do gry wprowadzony, macie u mnie materiały na YouTubku. Sam czekam oczywiście też na tego groma, co z tego wyjdzie, czy to będzie w maratonie, czy wrzucą to do paczek świątecznych. Są plotki, że on ma być w maratonie, pożyjemy, zobaczymy. Raczej z danych takich suchych mnie nie przekonywał, ale dane danymi, a zobaczymy jak będzie w praktyce. Z polskich maszyn, które weszły, jak w Wucika za bardzo nie grałem, no to wszedł ten CS-52C, to jest podobno... Ja zagrałem nim na razie kilka bitew, jest tragiczny ten pojazd, zobaczymy w dłuższej perspektywie, jak mi się będzie grało. Jak to w dłuższej perspektywie, jak mi się będzie grało, jak to będzie wyglądało. Miałem małą tutaj zawiechę systemu. 11 do 3. No i sytuacja akurat teraz niezbyt dobra. Nasz bohater zostaje sam, jeszcze są 4 pojazdy, 3 TD-ki, 1 arta, 4200 uszkodzeń. Przypominam, to jest 7 tier, więc taki rezultat już jest bardzo, bardzo przyjemny. Po cichutku jedziemy, bo nie działa nam silnik. Jest Nashorn, no tu by się burzaczki przydały, ale w sumie tak czy siak tego Nashorna mamy na 2 strzały. Arta trafia, ale nie bezpośrednio. Piąty frag zrobiony. Wiemy, że coś musi tu jeszcze być, bo wyła syrena. Jest Super Hellcat i Su-100Y, chciałem powiedzieć. Su-100 po prawej stronie. Pytanie, czy ze 122? Nieważne, nie trafiła. Więc teraz powinniśmy się tutaj wyrobić, a właściwie bohater się powinien wyrobić, żeby trafić. Mądra decyzja. No tutaj jesteśmy w krosie, trzeba uważać, bo tak czy siak, jak próbujemy podjechać pod jedną maszynę, to druga może nam wyjechać na tyłek. Dodatkowo jeszcze arta. No i El Cojito ma pewien problem. Na szczęście ma trochę HP-ków w zapasie. No ale właśnie, to Su-108. Wymyśliłem wam nową premkę, Artę. Su-108 sobie zróbcie. Su-8, no w końcu na tyle obije naszego bohatera, że nie będzie to zbyt dla niego dobre. Widzimy, Su-100 ma jednak 122, więc też może zrobić solidne kuku. A tak naprawdę uszkodzenia uszkodzeniami, ale dużo groźniejsze pewnie byłoby to, kiedy to wrogie klikerstwo by po prostu podpaliło bohatera.
Cały czas i chciałby i boi się ten Super Hellcat? No, jak to wejdzie, aj, niewiele zabrakło, ale z drugiej strony tam bardzo malutko tej wieży wystawało, ale tu już powinno wejść. Co? No dobra, powinno, a nie weszło, no i teraz znowu Susto będzie próbowało podjechać, ale akurat tu można było zagrać na wieżę. Ponad 5200 uszkodzeń zrobionych i można teraz próbować tutaj ruszyć. Super Hellcat na strzała nas nie zdejmie, a my raczej DPM-owo powinniśmy sobie tutaj z nim poradzić. Tu jeszcze trochę chyba się zamotał, więc tym bardziej mamy teraz przewagę. Możemy przyjąć pestkę, tak jest. Tylko teraz ważne, żeby nie dać ubić się Arcie. Bo z jednej strony no, mogliśmy przyjąć tę pestkę, ale teraz jesteśmy na ogrysku. Na ogrysku, który no, w dzisiejszych czasach jest mega łakomą rzeczą dla artylerii. Artą dzisiaj jak gracie, to kończenie luf jest o wiele łatwiejsze, o wiele prostsze. Szybciej się to robi. Łatwiej, tak, no bo tym splashem ogryski się robi niż kiedyś. Kiedyś z tą gorszą celnością można było dużo łatwiej nie trafić nawet z bliska, a teraz będąc na ogrysku, no trzeba artylerii się bać, więc co jest ważne? Ważne jest, żeby tą artę spotnąć szybciej. Druga sprawa, no i tak raczej Su-8 nie zdejmiemy na strzał, więc będzie trzeba zaryzykować. Najlepiej byłoby, jakbyśmy zaświecili z dużą przewagą tego klikera. Widzimy, jeśli popatrzymy na minimapę, no to zasięg widzenia u naszego bohatera jest naprawdę niezły. Nie aż tak dużo brakuje do maksymalnego. 14 do 14. Długa bitwa. Lubię takie bitwy od was dostawać, no bo dzisiaj to jednak nie jest coś oczywistego. Mam też jedną bitwę od Xarda z przyjemnym wynikiem, jeśli chodzi o Skodę z tej nowej linii. Tą, którą nie ma jeszcze tego karabinka, ale do czechosłowackich lightów przejdę raczej w październiku. Być może tę powtórkę po prostu przy okazji robienia takiego materiału wykorzystam, żeby ta bitwa Xarda, jeżeli mi będzie odpowiedziała, się nie zmarnowała, ale pożyjemy, zobaczymy. No i teraz 108 spokojnie mogło trafić naszego bohatera, ale tak się nie stało i Radley Walters zamyka tę bitwę. 15 do 14, zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę Elko Hito uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską Asa Pancernego, do tego medal Radleya Waltersa, dużego kolibra, specjalistę oraz stalową ścianę. Ostatecznie udało się na 7 tierze uzyskać 6000, prawie 6100 uszkodzeń, 6096 uszkodzeń, przepiękny wynik, do tego 47 asysty, 8 fragów, co dało dzisiejszemu bohaterowi piękny wynik bazowego expa, 2102 punkty. Moje gratulacje, super, super wynik. No właściwie ta bitwa to jest one man army. No dobra, tu, no bo Pantera 1600, to też należy pochwalić, ale tylko dwa pojazdy przekroczyły 1000 uszkodzeń. Super robota, we wrogim teamie dwa pojazdy przekroczyły 2000, no i kilka przekroczyło tysiaczka. 42 strzały oddane, 33 trafione, 28 z penetracją. Na te 6096 uszkodzeń tylko 257 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane 4 km. W plecy był nasz bohater ponad 24000 kredytów, ale przy takim wyniku jakie to ma znaczenie? 4729 expa z różnymi mnożnikami. A wy? Czy graliście te 29 po zmianach? Jeżeli tak, to dajcie proszę znać, co sądzicie o tym czołgu w obecnym wocie i co sądzicie o konfiguracji właśnie z tym małym działem. Sekcja komentarzy należy do was. Pogratulujcie naszemu dzisiejszemu bohaterowi. Pamiętajcie o łapkach w górę. My widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzionka. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!